Cześć wszystkim, dzisiejszy filmik będzie powtórką z rozrywki, a mianowicie taki filmik już był na moim koncie. Niestety z powodów takich, że filmiki były kiepskiej jakości, ja je wykasowałam, ale z tego co pamiętam filmik bardzo przypadł wam do gustu, dlatego powracam dzisiaj z takim samym tematem, a mianowicie filmik dzisiaj będzie o płynach micelarnych, o dwufazowych płynach, o tonikach. Czyli o oczyszczaniu buzi, a w zasadzie o zmywaniu makijażu, ponieważ oczyszczanie buzi, maseczki i te inne rzeczy, opowiem wam o moim update'cie z pielęgnacją mojej cery, który pojawi się pewnie za tydzień. Dlatego dzisiaj jest stricte taki makijażowy, czyli usuwanie makijażu z twarzy. I przejdę może do tego, że nie będę mówiła o szczotce z Klarsonic, na którą też teraz czekam, ponieważ niestety, ale musiałam oddać ją na gwarancję. Półtora roku mi chodziła bez szwanku, natomiast kilka dni temu przestała, po prostu przestała. Będę dzisiaj wam mówiła tylko i wyłącznie właśnie o produktach, które pomagają mi, które sprawdzają się, które też się nie sprawdzają. Przejdę może do samej rzeczy, czyli do ściereczek z mikrofibry. Słuchajcie, ja swoje ściereczki kupowałam w salonie spa, natomiast po prostu zaczęło mnie kosztować to za dużo, ponieważ salon spa, w którym ja kupowałam, zaczął sobie podwyższać troszeczkę ceny, co mnie się niekoniecznie podobało, i ja swoje kupuję w sklepie, wszystko za dolara, są specjalne do twarzy, i w sklepach kosmetycznych typu Sally Beauty Supplies, Beauty Supplies. Tak więc od tego używam, nie używam innych ręczników, bo te wydają mi się bardzo, bardzo, bardzo mięciutkie. Tak więc jeżeli chodzi o formę, a w zasadzie nie formę, tylko o to, czym usuwam, przemywam twarz tonikiem na przykład, to właśnie jest, to są szmatki z mikrofibry. Okay, przejdźmy do pierwszej kategorii, czyli płyny dwufazowe. Płynów dwufazowych mam kilka. Kilka przetestowałam i to są stricte do zmywania oczu. I przejdę może do pierwszego, którym jest Delia dwufazowa. Tak wygląda opakowanie, wszystkim dobrze znane, to jest bardzo, bardzo tani produkt, to jest moje Olga Polich, nie wiem, czwarte, piąte opakowanie, wydaje mi się, że czwarte. To jest dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust, Delia Dermosystem. Tutaj dostajemy 210 ml, fenomenalny produkt, jak dla mnie, nie mam żadnego uczulenia. Ten produkt radzi sobie ze schniętym klejem Duo, ten produkt radzi sobie ze schniętym eyelinerem, z brokatem zeschniętym na oczach. Ten produkt radzi sobie nawet z wodoodporną czerwoną szminką. Z ust mi to zmywa. Jestem naprawdę zadowolona i ja nie wracam do czegoś innego. Nie chcę na razie czegoś innego, tak jak mówię, Olga mi to przysyła, bo niestety u nas tego nie ma. Dlatego jestem troszeczkę tutaj zależna od Olgi. Natomiast produkt jest fenomenalny. Tak jak mówię, nie mam żadnych podrażnień, gdzie ja mam naprawdę delikatne oczy. Nic mnie nie wysypuje. Ja wiem, że ten produkt ma swoich zwolenników, jak i przeciwników, natomiast u mnie bomba numer jeden. Następnym, który dostałam ostatnio i powiem wam szczerze, że użyłam go kilka razy i nie jestem zadowolona, jest to Bielenda Avocado Oczy Wrażliwe, łagodny dwufazowy płyn do demakijażu oczu. Sąsiadki syn jeździ na deskorolce. Tak to wygląda, tutaj jest, ile tutaj jest, 125 ml, czyli niemalże połowa, troszeczkę więcej. Powiem wam tak, ja go użyłam kilka razy, on nie śmierdzi jakoś i nie pachnie szczególnie. Użyłam go kilka razy i niestety nie radzi sobie ze wszystkim ten płyn. U mnie nie poradził sobie ze zwykłym tuszem, a co dopiero z wodoodpornym. Tak więc z Delią mam tak, że przyciskam. Ja nie używam wacików, to muszę powiedzieć, że do zmywania makijażu takiego wstępnego przed prysznicem nie używam wacików, tylko właśnie mikrofibrę. Ja przyciskam Delią, wszystko mi dosłownie. Przyciskam lekko, tak potrę, natomiast to są ruchy bardzo, bardzo spokojne, wszystko schodzi, natomiast tutaj musiałam troszeczkę powalczyć, niestety.
To było już, słuchajcie, za trzecim, czwartym razem, jak on mi zmył, co mnie się naprawdę nie spodobało. Nie poradził sobie z ciemnym cieniem, zostawiał lekkie smugi na moich oczach i no niestety nie podoba mi się ten produkt. Ja go zużyję, natomiast będę musiała po prostu no, męczyć się z nim i nie polecałabym go. Naprawdę nie wiem, dlaczego taki szał jest, na ten produkt. Przepraszam, że ciągle włosy poprawiam. Okej, następnym dwufazowym, który przeszłam przez kilkanaście butelek, to jest Be Facial z Lancome. Tutaj mam próbkę, to jest moja ostatnia próbka. Ja kupiłam sobie 7 czy 8 takich próbek 50 ml na eBayu za chyba 4-5 dolarów udało mi się trafić, tak więc nie musiałam kupować pełnowymiarowego produktu. Natomiast produkt jest bardzo dobry, to jest wyższa półka, produkt naprawdę robi to, co musi. Czy kupię go ponownie? Słuchajcie, nie sądzę. On był kiedyś dla mnie numerem jeden, ponieważ nie miałam dostępu do Deli. Natomiast powiem wam szczerze, że on dla mnie działa jak Delia, tylko jest po prostu 40 razy droższe. Ja wiem, że można wypróbować droższe produkty i bardzo polecam wam eBay, ponieważ tam zawsze znajdziecie próbeczki, możecie je kupić za psie pieniążki, naprawdę. Szkoda, że w Polsce wam po prostu nie dają ich za darmo, dla mnie to jest nieporozumienie. Natomiast jak dla mnie produkt naprawdę spisuje się z tym, że Delia działa tak samo w moim przypadku. Jeżeli ktoś ma ochotę, może spróbować, natomiast Delia jak dla mnie działa tak samo. I kolejnym płynem dwufazowym to jest płyn, którego ja jeszcze nie tknęłam, tylko wam pokażę. To jest Garnier Simply Essentials i to jest polecany przez dziewczyny w UK. I słuchajcie, ja go jeszcze nie używam, zobaczcie, ja jeszcze mam go nowiutki, muszę go teraz zacząć właśnie używać, ponieważ zobaczcie, ja mam tutaj końcówkę Deli. Przelałam sobie tutaj do opakowania, bo Delia ma beznadziejne opakowanie, to muszę powiedzieć. I po Deli zaczynam tego używać. Jeżeli ktoś go używał, to dajcie mi swoje opinie. Okej, to jest tyle na płyny dwufazowe. Tyle, ja tylko tyle posiadam, tylko aż, nie wiem, tyle wypróbowałam jak na razie i moim faworytem jest absolutny, moim absolutnym faworytem jest Delia. Tak mi się spodobała, że naprawdę jestem zachwycona. Przejdźmy teraz może do toników. Od kilku lat namiętnie używam tego samego toniku i to jest tonik z firmy Lancome i to jest tonik Control i to jest tonik matujący do cery tłustej i mieszanej. Nie, przepraszam, tak, do normalnej, w kierunku normalnej do tłustej i on ma w sobie takie drobinki, jak widzicie, mieszamy i to są właśnie drobinki matujące. To jest tonik, którego ja używam około 5-6 lat, tak więc nawet troszeczkę dłużej. Do niego non stop powracam, efekt jest naprawdę super, codziennie przemywam sobie nim rano twarz, jak wychodzę. Matuje rzeczywiście, jest taka lekka matowa powłoka na twarzy. U mnie spisuje się fenomenalnie, niestety jest drogi i tylko 200 ml przychodzi tutaj do nas. I ja go kupuję na, jeżeli nie ma go na Amazonie ani na eBayu, to niestety w Lancome kupuję go. Natomiast bardzo często na eBayu znajduję już go za 9 dolców na przykład. Tak więc to jest mój numer jeden, jeżeli chodzi o tonik. Po prostu bardzo długo już go używam. I moja nowość to jest coś, co kupiłam niedawno. Zapomniałam wam o tym powiedzieć. Słuchajcie, to jest firma Nature's Gate i to jest firma ekologiczna, bez parabenów. Tutaj mogę wam pokazać. Jest taki gadżecik, jak widzicie. Nie jest testowana na zwierzętach. Składniki tego produktu nie są pochodzenia zwierzęcego, przepraszam. Czyli to jest produkt również wegański. I to jest, słuchajcie, tonik. Bardzo lekki tonik. Oczyszczający, regenerujący skórę z wyciągiem z rumianku. I ja go kupiłam w Marshalls. On kosztuje normalnie 16 dolarów za 120 ml, co jest dużo, ale ja go kupiłam za 7,99. Zobaczcie, był na przecenie w sklepie Marshalls, nie wiem czy to widać. I co mnie przyciągnęło, to właśnie to, że ma bardzo, bardzo miły skład i jest produktem wegańskim i ja naprawdę staram się, jeżeli chodzi o moją twarz,
to staram się iść w tym kierunku. Tak wygląda sam tonik. No, butelka jest fikuśna, śmieszna. I on ma spray, czyli to jest tonik w sprayu. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie miałam. Butelka jest szklana. On nie zawiera w sobie absolutnie żadnego alkoholu, nie podrażnia. Użyłam go kilka razy. Na noc go przede wszystkim używam. Lancome na dzień, ten na noc. Twarz jest bardzo taka delikatna, taka zmiękczona. Nie czuję takiego mocnego... Nie czuję takiego jakby rwania po niektórych tonikach, tak więc ten spisuje się jak na razie dobrze. Niestety nie jestem w stanie Wam więcej o nim powiedzieć, bo to jest właśnie nowy produkt w mojej rutynie pielęgnacji twarzy, zapomniałam się, ale produkt godny uwagi, naprawdę jego skład jest fenomenalny i wydaje mi się, że za taką cenę, za 8 dolców, to jest deal of the month. Tak więc to, następną rzeczą, to jest tyle na, jeżeli chodzi o toniki, nic innego nie używam. I szybciutko wspomnę o, na sam koniec o płynach micelarnych. Ja mam tutaj kilka płynów micelarnych i zacznę może od płynu, który już mi się skończył. To jest Perfecto Oczyszczanie, płyn micelarny i on jest tutaj do każdego typu cery. Z minerałami morskimi i z błowatkiem. Właśnie muszę poprosić Olgę, żeby mi go kupiła jeszcze jeden, żeby kupiła mi jeszcze jeden. Tak on wygląda, tutaj jest 200 ml i wydaje mi się, że on kosztuje około 12-13 zł. Jeżeli wiecie, to poprawcie mnie, jeżeli nie mówię prawdy i Was okłamuję. Jest produktem godnym uwagi, ponieważ nie podraża mnie, on nie usuwa makijażu, natomiast świetnie... tak jakby nawilża moją skórę, oczyszcza ją w sposób taki, mówię, nie oczyszcza, nie ściąga makijażu ze mnie, ale czuję się taka odświeżona na maksa i właśnie używałam go przez ostatnie miesiące i jest na tyle fajny, że sobie zamówię i będę miała backup, ponieważ niestety no, nie ma u nas kosmetyków firmy Dax, Dax chyba Perfecta, tak? Tak więc nie ma u nas tych kosmetyków, ja jestem z niego bardzo zadowolona i tak jak mówię, to nie jest usuwanie makijażu najwyższego stopnia, natomiast on super orzeźwia moją skórę, co bardzo mi się spodobało. Nie piekło mnie po nim nic i jestem z niego zadowolona. Kolejnym płynem micelarnym to jest płyn i tutaj przepraszam, ale ja już skończył mi się ten płyn, tutaj mam Deli oczywiście. To jest płyn z La Roche-Posay, totalna dla mnie poracha. Ja miałam jeden od Agnieszki Ines dostałam, a drugi miałam, sama sobie kupiłam. I powiem Wam szczerze, że dla mnie to jest totalna porażka. On mi z twarzą nic nie robił, nie zmywał makijażu jako tako nawet. Z twarzą nic mi nie robił, nie podobał mi się taki efekt, jaki miałam na twarzy. Jest stanowczo za drogi u nas kosztuje 18 dolarów, co dla mnie jest za drogo niestety. Nie kupię go więcej, końcówką dziewczyny ja już sobie po prostu zrobiłam taką do atomizera, wsadziłam sobie, nawilżałam twarz nim, jakby spryskaną wodą termalną, w spryskiwaczu, przepraszam. Po prostu dla mnie to jest, nie jest fajny produkt. Nic nie robił dobrze, nic nie robił źle. Tak wygląda relacja między nami. Okej, i ostatnim, przedostatnim, przepraszam, płynem jest płyn z Aven. To jest płyn micelarny do oczyszczania i do makijażu twarzy, skóry wrażliwej, przepraszam. Ja tutaj mam 400 ml. Na samym początku bardzo mi się podobał ten produkt, dlatego wymieniłam się na kolejny. Natomiast on nie zmywa makijażu tak, jakbym chciała, żeby ten makijaż był zmyty przed pójściem do, wiecie, pod prysznic i użycia szczotki czy czegoś tam. Natomiast nadaje się do odświeżenia i ja zamówiłam sobie kolejny, ponieważ wymieniłam się na kolejne, tylko i wyłącznie dlatego, że u nas ten produkt jest bardzo drogi, on jest dużo, dużo droższy jak u Was, dlatego szkoda mi, jeżeli mam okazję, to wolę sobie z Polski to ściągnąć, aniżeli płacić tutaj 20-25 dolarów, bo to naprawdę nie ma sensu i to chyba nawet za 200 ml. Tak mi się wydaje, a nie za 400, mogę być w błędzie. Natomiast to jest dla mnie gadżet, to nie jest produkt, za którym szaleję, tak jak za Delią na przykład. To jest gadżet, który nie podrażnia mnie absolutnie, ale nie radzi sobie z każdym makijażem. Tutaj nie nastawiajcie się na super zmywanie makijażu. On sobie nie radzi z Estée Lauder Double Wear, nie ściąga mi tego podkładu z twarzy. Chociaż w sumie praktycznie nic sobie nie radzi z Estée Lauder oprócz olejków i biodermy. Tak więc
jest taki średniaczek, że tak bym to ujęła. Średniaczek wrócę do niego, natomiast fajny jest, jeżeli na przykład przechodzimy przez kurację jakieś, kurację właśnie jak ja niedługo będę przechodziła przez kurację z Aven, z Triaknalem, jak mamy wysuszone, jak potrzebujemy coś bardzo, bardzo delikatnego do twarzy, jeżeli mamy poparzenia na twarzy, po słońcu, to jest produkt godny uwagi i słuchajcie, 400 ml za 30-40 zł to jest naprawdę śmieszna cena, jak dla mnie, ponieważ u nas jest dużo droższy. I ostatnim produktem jest Bioderma, to jest Bioderma czerwona, tutaj mam dwie Biodermy do cery tłustej i zielone. I Bioderma moim zdaniem, na samym początku ja miałam tutaj mieszane uczucia, bo mówię, znudziła mi się, każdy o niej gadał, ja mówię, ja tutaj nie czuję nic fajnego, natomiast jak zauważyłam, że ona radzi sobie z Estée Lauder Double Wear, to ja mówię, kurczę, no chyba produkt jest godny uwagi i zaczęłam tak bardziej, częściej jej używać i stwierdziłam, że ona jest przeceniona, naprawdę jest... Ten produkt powinien kosztować dużo, dużo mniej, bo to jest, kurde, woda. To nie jest jakiś krem na bazie kawioru. Natomiast w przeliczeniu na ilość produktu, którą dostajemy, to też z drugiej strony nie wychodzi dużo. Ale mogłaby być troszeczkę tańsza, ale nie będę narzekać, ponieważ mi się bardzo podoba. Ja zmieniłam o niej zdanie, owszem, tak jak mówię, dlatego że zaczęła zmywać mi po prostu Estée Lauder, gdzie tylko i wyłącznie olejki sobie wcześniej z tym radziły, a na mojej twarzy olejki nie bardzo. Boję się używać olejków, ale chociaż zamawiam sobie z Biochemii Urody teraz olejek pomarańczowy, który Nisiak polecała, jak więc Aga, jak mi nie wyjdzie nic, to zabiję. Słuchajcie, jestem z tego produktu zadowolona, ale myślę, że mógłby być tańszy, ale nie mamy wyjścia, musimy go i tak kupić, jeżeli chcemy kupić coś dobrego. Tak więc Bioderma, jak dla mnie, to jest na razie numer jeden, jeżeli chodzi o płyny micelarne. Z Perfektą razem. Z tym, że Perfekta bardziej na nawilżanie, na takie odświeżenie, natomiast Bioderma idzie właśnie na takie typowe ściągnięcie makijażu z naszej cery. Jeżeli chodzi o Biodermę zieloną, czyli do cery tłustej stricte, te same działania, one tak samo działają jak dla mnie, tylko ta Bioderma dla cery tłustej trochę śmierdzi. To by było na tyle, dziewczyny, to są wszystkie produkty, które chciałam Wam przedstawić. Jeżeli macie, miałyście do czynienia z nimi, to dajcie mi znać, ja chętnie wysłucham Waszych opinii. Pozdrawiam serdecznie, pa pa!